Jabłonkę się czeka cały rok. Cały rok, czyli to jest, akurat to święto wypada pod koniec roku, czyli przez cały rok po prostu się pracuje, wprowadza nowe technologie, nowe rzeczy i czeka się na efekty tego. Były czasy, gdzie górnictwo śląskie dopytywało się w ogóle, gdzie to w Polsce leży Bogdanka, kto, co to w ogóle jest. Obecnie, jak wiemy, górnicy ze Śląska przyjeżdżają podglądać nasze wzorce, nasze osiągnięcia i czerpią po prostu z naszych przykładów. Tata jest górnikiem i jakoś też w tą stronę chcę iść. A czym konkretnie pan będzie chciał się zajmować? No ja akurat jestem na technik elektryk, więc elektryka jak na razie. No, chciałem pracować pod ziemią, już miałem zjazdy już w tamtym roku przez cały rok zjeżdżałem i 2 lata temu też. Bardzo mi się spodobało i chciałem kontynuować to w przyszłości. Górnik, bo tam się zjeżdża na dół, to najpierw widzi i sprawdza, jak stoją akcje przedsiębiorstwa, a także te akcje, które pewnie gdzieś w ciągu wielu wyszły. Chciałbym Państwu serdecznie życzyć samej górniczej braci, żeby przy wyjeździe na górę te akcje były choć odrobinę jeszcze lepsze, jeszcze więcej warte. Górnik to węgiel, a węgiel to energia, której wszystkim potrzebujemy. Teraz mamy kryzys energetyczny. Od ich pracy zależy, czy będziemy mieli w domu ciepło, czy będzie ten cały sprzęt elektroniczny grał.